Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na nowy film na kanale Czytam, bo Lubię. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach z gatunku kryminał, thriller, powieść sensacyjna. Wśród nich mamy też jedną pozycję True Crime, w której autor opowiada o swoich własnych doświadczeniach z najgorszymi na świecie przestępcami. Jeżeli interesuje Was taka zawartość, zapraszam, zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy od książki Roberta Małeckiego. To książka z serii z Marią Herman, którą czytam od samego początku, którą bardzo lubię. Zapadlina, trzecia część. Tym razem Maria Herman przybywa do niewielkiej miejscowości, w której właśnie Doszło kiedyś do zapadnięcia się Ziemi. Tam było jakieś wyrobisko, stara kopalnia i za domami ludzi po prostu zapadła się Ziemia. Niebezpiecznie tam chodzić, bo nie wiadomo, co jeszcze może się stać. Stąd mamy taki tytuł. Ale myślę, że drugą możliwą interpretacją tego tytułu jest to, że jeden z młodych chłopaków. Wiele lat temu zapadło się pod ziemię, dosłownie, nie wiadomo co się z nim stało, znaleziono jedynie jego motocykl, natomiast chłopaka nie ma. I jak wiemy, Maria Herman pracuje w tak zwanym Archiwum X, czyli bada sprawy, które nie zostały wyjaśnione, które być może już niedługo zostaną zamknięte na zawsze, ale może je otworzyć na nowo tylko wtedy, kiedy pojawi się jakiś nowy trop. I tutaj ma nowy trop. Jeden z mężczyzn, mieszkańców tej wsi, tej, tej miejscowości, na łożu śmierci wyznaje pewien fakt związany z zaginięciem tego chłopaka. Więc Maria przyjeżdża i zaczyna rozmawiać z mieszkańcami, zaczyna badać Porzucone tropy, zaczyna sprawdzać różne inne wersje, które do tej pory nie były wzięte pod uwagę. Tak więc więcej Wam nie będę opowiadała, bo po co Wam psuć całą przyjemność z lektury. Mnie się ta książka podobała, jak zwykle dobrze się bawiłam. Podobała mi się też tutaj Maria, podobało mi się to, w jaki sposób potoczyło jej się prywatne życie, ale także pamiętajmy, że ona ma swojego. Partnera w Policji. Jest to tak zwany 07, który też oczywiście tutaj się pojawia, chociaż jest bardziej postacią drugoplanową, ale u niego w życiu też się sporo zmienia. Także polecam zapadlinę, jeżeli jeszcze nie czytaliście. Jeżeli nie czytaliście żadnej książki z tej serii, to myślę, że najlepiej zacząć od początku. Wtedy to wszystko ułoży się w taką sensowną całość. Teraz przede mną książka, o której. Najtrudniej chyba będzie mi się mówiło dzisiaj, ponieważ jest to powieść, która nie do końca mi się spodobała i też nie do końca jest kryminałem, aczkolwiek pojawiają się tutaj też wątki zaginięcia, zaginionego dziecka. Zwierzęta łowne Anny Mazurek. To jest taki tak zwany thriller ekologiczny, tak tak wyczytałam, że tę książkę można przypisać do takiej kategorii i Autorka opowiada o chłopaku. On ma tam dwadzieścia kilka lat, studiował w mieście, ale już mu się trochę znudziło. Oczywiście utrzymywany był z pieniędzy ojca, ponieważ sam no, nie za dużo zarabia, i przyjeżdża tak jakby na wakacje do swojej rodzinnej miejscowości. Jednak jest na tyle skonfliktowany z ojcem, ta niechęć do oj jego ojca narastała u niego przez długi, długi czas. Że postanawia zatrzymać się u ciotki, która jest siostrą ojca, a nie u ojca. Nie śmierdzi groszem, więc jest na utrzymaniu tej cioci. Dobrze się ze sobą dogadują, ona jest osobą samotną. On natomiast przywozi pewną kobietę. Bierze ją po drodze do samochodu, ponieważ ta kobieta ma jakieś tam problemy zdrowotne, on widzi, że coś z, ni z nią nie w porządku i przywozi ją do tej miejscowości. Okazuje się, że ona jest tutaj znana, ona już tutaj wcześniej mieszkała, ale on tego za bardzo nie pamięta, bo to było dawno temu, albo był jeszcze dzieckiem, albo nie było go na świecie. I tak jak powiedziałam, jest to thriller ekologiczny, ponieważ bardzo dużo akcji tej książki krąży wokół Ekologii. Otóż ten chłopak i jego ciotka nie lubią ojca i, i brata, ponieważ on ma fermę przetwórstwa drobiu. Jednocześnie jest też myśliwym i urządza polowania. Co przez długi czas nie przeszkadza im korzystać z pieniędzy z tej fermy, więc jest to takie no, w dużym stopniu hipokryzja moim zdaniem, ale. W nich pewne rzeczy dojrzewają i postanawiają zadziałać, postanawiają sprzeciwić się trybowi życia ojca, pokazać mu, co o nim sądzą. I co w tej książce mi się nie podobało, to to, że te postaci są takie bardzo czarno-białe, że ten, który poluje, to jest na pewno czarnym charakterem, nie ma żadnej pozytywnej cechy. Ten, który sprzeciwia się jedzeniu zwierząt, ma same dobre cechy, jest dobrym człowiekiem i zależy mu tylko na tym, żeby wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy dobrze żyli i, i żeby zwierzęta miały dobrze. No, w życiu tak nie jest, więc najbardziej do tej książki właśnie zraziło mnie to, że postaci są takie papierowe, bardzo jednostronne, takie w zasadzie bez życia. Więc opowiadam Wam o tej książce, ponieważ. Być może Wam się bardziej spodoba, być może macie inne podejście do tej tematyki niż ja, więc zdecydujcie sami, co o niej sądzicie. Nie odradzam. Mam nadzieję, że jeśli przeczytacie, to podzielicie się ze mną swoją opinią. I teraz obiecana True Crime. Seryjni mordercy, moje 20 lat pracy w FBI. Tę książkę z pomocą jakiegoś tam ghostwritera napisał Robert Ressler. I to jest ten policjant FBI, ten agent, który jako pierwszy ukłuł wyrażenie seryjny morderca. On pracował od samego początku w tej jednostce, która ścigała morderców popełniających wiele zbrodni, on także opracował sposoby tego, jak z nimi rozmawiać. To on był jednym z bohaterów Mind Huntera. Jeżeli oglądaliście ten serial, który oparty był na faktach, to on udawał się do jednostek penitencjarnych, w których rozmawiał z seryjnymi mordercami, nie jeszcze z tej ciekawości, tylko po to, by dowiedzieć się jak najwięcej o tym, jak funkcjonują ich mózgi, o tym, jak oni rozumują, co może być. Charakterystyczną cechą seryjnych morderców, jakie oni mieli dzieciństwo, co wpłynęło na ich takie, a nie inne zachowania. I ta książka właśnie opowiada o różnych takich sprawach. Oczywiście główną postacią jest tutaj sam Ressler, bo to jest jego książka biograficzna, ale też opowiada o różnych bardzo złych ludziach, którzy popełnili okrutne zbrodnie. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, to jak najbardziej warto przeczytać. Powieść, którą teraz trzymam w ręce, stoi na skrzyżowaniu pomiędzy książką wymyśloną, beletrystyczną, a true crime, czyli opowieścią o prawdziwej zbrodni. To Rakowiska Magdaleny Meicher i ta książka opowiada o bardzo głośnej, bardzo okrutnej i dramatycznej sprawie, która właśnie wydarzyła się w Rakowiskach, kiedy to nastoletni chłopak wraz ze swoją przyjaciółką zamordowali rodziców tego nastolatka. Zakradli się nocą i za pomocą noży, ostrych narzędzi, zaszlachtowali matkę i ojca, licząc na to, że chłopak odziedziczy dom, odziedziczy pieniądze po rodzicach i będą żyli długo i szczęśliwie, korzystając z owoców swojego morderstwa. Oczywiście ich złudzenia bardzo szybko zostały rozwiane i Magdalena Macher, opierając się na aktach sprawy, a także wymienianych listach z bohaterką tej książki, z tą nastolatką, która była uczestniczką zbrodni, być może także była inicjatorką tego morderstwa, napisała książkę, której przedstawiła. Wydarzenia, które prowadziły do tego okrutnego czynu, oraz także wydarzenia, które nastąpiły później. Ta książka to próba zajrzenia do głowy młodocianych sprawców, zobaczenia, co ich skłoniło do takiego czynu. Co też było między nimi, co ich łączyło, ponieważ autorka tutaj przedstawia trochę inną wersję niż ta, którą prawdopodobnie znaliście z mediów i opowiada to w sposób bardzo ciekawy. Mnie natomiast uderzyła jedna rzecz, z którą się trochę nie zgadzam, ponieważ gdzieś tam na początku książki mamy taki zapis przesłuchania wychowawczyni klasy tej dziewczyny i ta nastolatka zmieniła szkołę, zbrodnia miała miejsce w grudniu, czyli chodziła do tej nowej szkoły od września do grudnia, a tak naprawdę w większości nie chodziła, bo prawie cały czas wagarowała i policjant przesłuchuje panią wychowawczynię, która... Dodatkowo była chyba anglistką, tak jak ja, wobec tego uczyła tylko połowę klasy, tę połowę, do której nie chodziła ta bohaterka. Wobec tego ich kontakt był naprawdę bardzo ograniczony, i tak to wygląda w szkołach i nie jest to niczyja wina. Wychowawczyni z niektórymi swoimi uczniami może się spotykać tylko raz w tygodniu podczas lekcji wychowawczej, i tak właśnie było w tym przypadku. I ta scena, miałam wrażenie, ma na celu ośmieszenie tej wychowawczyni, że ona nic nie wie o tej swojej uczennicy. No jak, to chodziła pół roku do szkoły, a pani niewiele ma do powiedzenia. Po pierwsze, przede wszystkim nie chodziła. Po drugie, w ogóle ta nauczycielka jej nie uczyła. Po trzecie, ta dziewczyna nie była przylepą, która opowiadała o swoim życiu. Tutaj naprawdę wychowawca nie mógł. Rozpoznać żadnych skłonności, czy nie mógł pomóc tej dziewczynie przez tak krótki okres czasu. Natomiast autorka jeszcze gdzieś tam w podsumowaniu snuje taki wniosek, że szkoła jest winna, że tu nauczyciele nie pomogli. No jak mogli pomóc pustemu krzesłu, jeżeli ta dziewczyna nie chodziła, miała wszystko usprawiedliwione, a matka nie angażowała się w jej życie? Co jeszcze może zrobić szkoła? Co może zrobić wychowawca, który jest obciążony innymi jeszcze rzeczami i ma jeszcze 30 innych osób w klasie? No, sorry. Trochę, moim zdaniem, zbyt bardzo wydumane są te wnioski i bardzo krzywdzące. To nie jest tak, że szkoła jest winna. Dzieci wychowują rodzice. Sorry, musiałam to wyrzucić. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale zawsze we mnie kipi, gdy... Rodzice, społeczeństwo przerzuca wychowanie na instytucję zewnętrzną, usprawiedliwiając rodziców przy tym. Nie, tak nie jest. Ok, przechodzimy do kolejnej książki. I jest to Naprawiacz. Naprawiacz Piotra Kuźniaka. Wydaje mi się, że to jest w ogóle debiut, ale nie jestem pewna. Możecie sobie to sprawdzić, doczytać, ale to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, ponieważ ta książka jest całkiem sprawnie napisana. Na początku wydawał mi się język taki trochę drewniany, trochę drętwy, ale mam wrażenie, że w dalszej części książki to się poprawiło i generalnie ona mnie bardzo wciągnęła i z trudem się odrywałam od tej historii. Ta książka opowiada o brutalnym mordercy, który swoim ofiarom modyfikuje ciało. Zazwyczaj. Te ofiary to kobiety, które poddały się różnego rodzaju operacjom i zabiegom poprawiającym wygląd. I on podczas swojego rytuału postanawia je naprawić i przywrócić im naturalne piękno. To znaczy, usuwa nie wiem, jakieś tam wypełnienia w piersiach, ustach itd., itd. Robi to w sposób bardzo profesjonalny, co każe policji podejrzewać, że ma odpowiednie wykształcenie kierunkowe, ale jednocześnie zostawia te kobiety na pewną śmierć. I mamy tutaj śledczych, którzy oczywiście bardzo chcą złapać tego mężczyznę, który ma jakąś bardzo pokręconą psychikę, i przez kilkaset stron, 400 czy 500, 400 stron trwa pościg. Ale zawsze ten przestępca wyprzedza policję o krok. Mnie to bardzo wciągnęło. Jeżeli lubicie tego typu książki, kryminały takie trochę mroczne, trochę pokręcone, to myślę, że powinno Wam się to spodobać. I ostatnia książka, którą na dzisiaj przygotowałam, to czwarty tom z serii kolory zła, Małgorzaty Oliwi Sobczak, pod tytułem Żółć. Ja przeczytałam Czerwink, która ukazała się jako pierwsza. Przeczytałam Czerń, ale nie przeczytałam tomu trzeciego. Myślę, że muszę nadrobić. I Żółć opowiada również o morderstwie, no jakżeby inaczej, i również o śledczych, a przede wszystkim o prokuratorze, który prowadzi tę sprawę i bardzo się w nią angażuje. A sprawa polega na tym. Że w wynajmowanym mieszkaniu w Trójmieście znalezione zostają zwłoki mężczyzny, który ma podcięte żyły. I wiele wskazuje na to, że mężczyzna popełnił samobójstwo, ale nie ma na przykład noża, którym rozpłatał sobie żyły, więc to każe myśleć śledczym, że albo mu ktoś w tym pomógł, albo ktoś go zmusił do tego, albo też zrobił to za niego, czyli jest to morderstwo. I nie jest to taki typowy kryminał, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo retrospekcji pokazujących życie tego zamordowanego mężczyzny, bo myślę, że mogę to zdradzić, ponieważ gdyby to było samobójstwo, to w zasadzie nie byłoby kryminału. Więc obserwujemy życie tego człowieka, jego związki z kobietami i poznajemy tego, tego mężczyznę tak naprawdę od podszewki. I w międzyczasie bardzo nam się zmienia zdanie na jego temat. Jest to taka mieszanka kryminału z Domestic Noir, z thrillerem być może także. Może zainteresować, jak najbardziej, ale też nie nastawiajcie się na to, że tam będzie się bardzo dużo i bardzo intensywnie działo. Tutaj właśnie mamy bardziej nacisk na Historię, która wydarzyła się przed zbrodnią, niż na śledztwo prowadzące do ujęcia sprawców. Tak czy inaczej, polecam żółć, warto przeczytać. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje gadanie zachęciło Was do. Czytania tych książek, do sięgania po kryminały. To jest zawsze niezła rozrywka, nie traktujcie tego śmiertelnie poważnie. To są książki, które są przerywnikami od życia, od poważnych spraw, od poważnej literatury. Ja je czytam po to, aby odświeżyć sobie umysł, aby dać się wciągnąć, dać się pochłonąć, dać się porwać. I nie myśleć o różnych sprawach, które mnie w danym momencie przytłaczają. Widzimy się, moi drodzy, za tydzień. Przy, przyjdę do Was z kolejną porcją ciekawych książek, które będę Wam polecała. Do zobaczenia we wtorek o 18.00. Pa, 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 pa.